Obsmażamy ziemniaczki z każdej strony w dolnym kłosie. Nastawiliśmy wodę, dodaliśmy masło, czekamy dopóki rozgrzeje się. Zaparzamy mąkę. Mieszamy i przez chwilę odstawiamy z ognia i dajemy mu ostudzić. I dajemy ostudzić się. I po ostudzeniu dodajemy pojedyncze jaja. Po ugotowaniu odstawiamy ciasto na noc. Przygotowane ciasto wykładamy do worka. Ciasto jest gotowe do smażenia. Odkładamy go i rozgrzewamy tłuszcz do smażenia. Wyciskamy długie paluchy z ciasta.
rządzam kremem crema catalana. Najpierw zagotowuję mleko z cynamonem i skórką z tartej cytryny. Następnie ubijam na kogel mogel żółtka z cukrem pudrą. Masę jajeczną przelewamy do garstka, w którym było mleko. Delikatnie podgrzewając, dodajemy mąkę kukurydzianą wymieszaną w trochę mleka. Podgrzewamy do zgęstnienia kremu. Nasz krem zgęstniał. Teraz zdejmujemy z ogniem i wyciągamy cynamon. Wyjęliśmy już cynamon, a teraz będziemy przelewać do koczulek. Krem mamy wyporcjowany i odkładamy do wystudzenia. Schłodzony krem posypujemy brązowym cukrem. Przygotowując do wyjazdu do Hiszpanii, dziś sporządzamy potrawę hiszpańską gazpacho a la nenia. Tutaj potrzebujemy pokrojoną paprykę, pomidory, ogórek, dwa ząbki czosnku, orzeszki i pinię, cebulę i rozmoczony chleb. Najpierw blendujemy paprykę. Dodajemy ogórki. Teraz pomidor.
orzeszki oraz czosnek. Teraz dodajemy pieczyński i rozmoczony chleb.